Serdecznie witam nas wszystkich na mszy, której dziękujemy za 25 lat istnienia naszej parafii świętego Augustyna w Czapurach. Serdecznie witam księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który przewodniczyć będzie tej Eucharystii i prosimy, aby sprawował ją w intencji naszej wspólnoty parafialnej, wszystkich dobrodziejów, zmarłych, kapłanów tu posługujących, ale też z intencją właśnie o to, byśmy w przyszłości wybudowali tutaj kościół. Bardzo serdecznie witam pana burmistrza gminy Mosina i miasta, pana Dominika Michalak. Bardzo dziękuję też za obecność pana Piotra Nowaczyka, sołtysa Wiórka. Pan sołtys Czapur, pan Artur nie mógł niestety dzisiaj być, ale przekazał tutaj nam gratulacje i podziękowania. Bardzo serdecznie witam kapłanów obecnych na tej Eucharystii i wszystkich zaproszonych gości, szczególnie proboszcza, który tutaj był w parafii już przede mną, księdza Rafała Cywińskiego, że cieszę się, że z nami tutaj się modli. Chciałbym parę słów tutaj powiedzieć. Formalnie 25 lat temu, dokładnie w sobotę, 31 sierpnia 1998 roku, została erygowana parafia świętego Augustyna w Czapurach. Poświęcenia dokonał metropolita poznański, księdz arcybiskup Juliusz Pec. Jednak kiedy myślimy o wspólnocie kościoła we wsi Czapury, Wiórek, Kubalin i Głuszyna Leśna, należy sięgnąć dużo dalej. Parafia została wydzielona z istniejącej od XIII wieku parafii świętego Jakuba Większego w Poznaniu w Głuszynie. Przez dziesięciolecia do tamtejszego kościoła uczęszczali mieszkańcy Czapur i Wiórka, a dzieci chodziły na katechezę i nabożeństwa na piechotę. Kiedy w latach 70. powstało połączenie autobusowe, część wiernych dojeżdżała na msze święte na Starołękę. W tamtym czasie w mieszkańcach była ogromna potrzeba tworzenia wspólnoty. I w latach 80. w Wiórkowym Klubie Rolnika, obecnie sklep i restauracja, zorganizowali punkt katechetyczny, a później kapłan przywożony z Głuszyny odprawiał niedzielne msze święte. Do dziś wspominają życzliwych księży proboszcza księdza Benedykta Berkowskiego, wikariusza Mariusza Mateckiego, księdza Ludwika Brodniaka. Mijały lata, aż do września 1998 roku,
kiedy to w Wiórku pojawił się nowy wikariusz z parafii w Głuszynie, ksiądz Wojciech Szałata, nieżyjący już, który z polecenia księdza biskupa Fortuniaka zgodził się budować kościół i dom parafialny w Czapurach. Pierwotnie na placu w Czapurach czynem społecznym powstała kaplica tymczasowa z tunelu ogrodowego obudowanego pustakami i dachem. Pierwsza msza święta odbyła się tu 20 września 1998 roku. Rok później, 25 lat temu, w tejże tymczasowej kaplicy odbywa się uroczystość erygowania parafii świętego Augustyna w Czapurach. Pierwszym proboszczem został ksiądz Wojciech Szałata, który podjął się kolejnego etapu budowy domu parafialnego. W tym czasie powstała na przykład diakonia pielgrzymkowa, która odbyła już 82 pielgrzymki po Polsce i świecie. Była to pierwsza grupa, która modliła się przy grobie ojca świętego Jana Pawła II. Powstawały kolejne grupy. W latach 2005-2012 proboszczem był ksiądz Mariusz Dudkiewicz. Dzięki jego staraniom w parafii powstał cmentarz, z którego do dziś korzystamy i modlimy się tam za naszych zmarłych. Kolejnym proboszczem był ksiądz Rafał Nowak. W latach 2012-2021 dokonał gruntownego remontu kaplicy tymczasowej obecnego stanu. Powstawały różne wspólnoty duszpasterskie. Pozyskano relikwie świętej Moniki, Augustyna, Ambrożego. Ze wsparciem parafii w Mosinie pozyskano gminną działkę i stworzono projekt nowego kościoła. W latach 2021-2024 proboszczem naszej parafii był ksiądz Rafał Cywiński, który kontynuował prace formalnie związane z projektem naszego kościoła. Uporządkował cmentarz, wybudował alejki, postawił lampy. Całym sercem i życzliwością posługiwał w naszej parafii. Należy wspomnieć również księży, którzy okresowo służyli w naszej parafii, pomagając tutaj księdza Konrada Zygmunta, księdza Macieja Kubiaka oraz obecnie księdza Szymona Bajona, który pozdrawia z Magdeburga, gdzie jest na sympozjum naukowym razem z innym księdzem profesorem i gorliwie tu pomaga w naszej parafii. Kiedy w 1998 roku w Czaporach odprawiono pierwszą mszę świętą, wspólnota liczyła 881 osób z Czapur i 573 osoby z Wiórka. Dzisiaj nasza wspólnota to około 1200 osób w Wiórku i 5000, a może i więcej, mieszkających w Czapurach. Ksiądz arcybiskup odwiedził już naszą wspólnotę parafialną podczas wizytacji kanonicznej w kwietniu 2018 roku oraz udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży w 2020 roku. Cieszymy się, że jest z nami i dzisiaj i prosimy o przewodniczenie tej modlitwie, a po mszy świętej pójdziemy na plac budowy kościoła, by zawierzyć ją świętemu Józefowi, który tak wiele może u Maryi i u Jezusa wyprosić. Przewielebny księże proboszczu, drodzy kapłani, wszyscy zgromadzeni tutaj wierni razem ze służbą liturgiczną, wszyscy parafianie i goście. W dniu dzisiejszym obchodzimy 25 lat istnienia tutejszej parafii w Czapurach. Składamy przy tej okazji Panu Bogu dziękczynienie za wszystko, co dobrego dzięki łasce Bożej i jej istnieniu zrodziło się tutaj między ludźmi. Prosimy o dostateczne łaski dla nas, abyśmy z odwagą mogli realizować dzieła Boże, rozwijać się duchowo i dźwigać w górę naszych bliźnich. Modlimy się też za wszystkich zmarłych parafian, którzy dzięki istnieniu tej parafii wnosili światło Boże we własne życie, w życie swoich bliskich i całej tutejszej społeczności. Z radosnym sercem idziemy do Ciebie, Panie. Rozpal nasze serca światłem Ducha i przyjmij dary, które Ci niesiemy. Przynosimy, Panie, świece, symbol światła Chrystusa, które rozjaśnia mroki naszego życia.
Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, chleb i winogrona, symbol praw człowieka. Daj nam, Panie, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Przynosimy dar pielgrzymów, figurę świętego Józefa, wierząc, że ten święty skieruje nasze modlitwy w intencji budowy Kościoła do tronu Pana. Różaniec, nasza siła modlitwy i wiary, symbol walki ze złem, dar ołtarza wspólnoty żywego różańca. Woda i wino, symbol życia i radości, które za sprawą Ducha Świętego stanie się napojem eucharystycznym, najświętszą krwią Chrystusa. Składamy w ofierze białą hostię, chleb eucharystyczny, który stanie się pokarmem dającym siły do dawania świadectwa wiary. Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Świętego. Amen. Boże źródło wszelkiej łaski i świętości.
wejrzyj z dobrocią na nas, który przygotowaliśmy na figurę świętego Józefa, aby go pobłogosławić. Pozwól nam doznawać stawiennictwa tego, który stawszy się przyjacielem i współdziedzicem Chrystusa, jaśnieje jako świadek życia zgodnego z Ewangelią i nasz orędownik u Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zawierzmy świętemu Józefowi wszystkie nasze sprawy, całą naszą parafię i powstające w tym miejscu Kościół. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować księdzu arcybiskupowi, zaproszonym kapłanom, gościom, a szczególnie wszystkim nam, parafianom, którzy tworzymy tę wspólnotę świętego Augustyna w Czapurach. Zapraszamy w imieniu tych wszystkich osób, które przygotowywały tę uroczystość, na poczęstunek, który tutaj będzie, kiełbaski, słodkie. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć wystawę ilustrującą ten czas 25 lat zaproszonych gości. Też zapraszam na poczęstunek. Na księdza arcybiskupa zapraszam na konsekrację tego kościoła. Także już niedługo pewnie. Nie wiemy, kiedy to nastąpi, ale pierwsze, mamy nadzieję, że szybko, żeby arcybiskup mógł być. Chyba, że arcybiskup będzie długo żył, przyjedzie po dłuższym czasie. Myślę, że musimy być świadomi tego, że tyle lat już minęło, a ten kościół jeszcze nie powstał. I że rzeczywiście jest konieczne, żeby przy tak dużej ilości mieszkańców powstało to dzieło Boże, które będzie wspierać modlitwę całego ludu Bożego. Że będzie to miejsce położone na górze, w tym sensie metaforycznym, przyciągające do siebie ludzi, którzy są bardzo gorliwi, ci, którzy są średnio gorliwi i ci, którzy gorliwości w ogóle nie mają. Ale te wszystkie gatunki istnieją właśnie po to, żeby jedni drugich wspierali. Pan Jezus tak utworzył ten świat, że jedni mogą drugim pomagać i jedni powinni drugim pomagać. Dlatego właśnie ich na tej drodze do świętości, na tej drodze do Chrystusa, niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Bóg zapłać obrazy dla wszystkich nas, dla Pana Jezusa, dla świętego Józefa, które doszedł świętego Augustyna na drodze. Zapraszam teraz ministrantów, by poprowadzili nas do zakrystii, procesji. Czy ty wiesz,